Witam Cię serdecznie w przestrzeni dźwięku, a szczególnie dźwięku kamertonów. Kamertony to są takie instrumenty, którymi można grać, no ale przede wszystkim stroić człowieka. Jestem lekarzem, zajmuję się od wielu lat terapią dźwiękiem, jestem autorką metody dźwiękopunktura, czyli wykorzystanie dźwięków planetarnych, kamertonów planetarnych do przywracania zdrowia i szeroko rozumianej harmonii. Tyle byłoby tytułem wstępu. Ja dzisiaj postaram się odpowiedzieć na parę pytań, które dotarły do mnie od Was. Najprostsze pierwsze pytanie. Które kamertony powinno się mieć w domu z racji ich największej używalności, czyli najbardziej praktycznych? Ponieważ ja w ostatnim czasie mówiłam o kilku dźwiękach różnych z tej palety 15 dźwięków, 14 w zasadzie dźwięków planetarnych, to jest taki cały zestaw, proszę bardzo, taki zestaw 15 dźwięków, bo jeden jest powtórzony. I teraz z tej całej palety ogromnej traktuję jako zestaw podstawowy dwa kamertony Ziemi w cyklu rocznym i jeden kamerton Słońca. To wynika z faktu, że kamerton Ziemi w cyklu rocznym, czyli tak zwany OM, jest dźwiękiem podstawowym dla naszego ciała, jakby fundamentalną cygiełką. A więc jest najistotniejszy do tego, by rozpocząć strojenie. Natomiast dźwięk Słońca reprezentuje ten element w naszej przestrzeni, bez którego nie żyjemy. Można by było przyrównać dźwięk Ziemi w cyklu rocznym do ulokować w aspekcie in życia ludzkiego, a dźwięk Słońca w aspekcie yang. Czyli już mamy dla osób, które wiedzą, czym jest in równowaga, in yang, a już mamy pewne skojarzenia. Tak? Yang nas podgrzewa, nam daje siły do życia, do walki, do przetrwania. Natomiast ziemia nas karmi, czyli in nas karmi, a uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa. Czyli tak pokrótce. Dlaczego akurat dwa dźwięki Ziemi w cyklu rocznym? Z prostego powodu, bo jeżeli chcemy się nastroić, uziemić, poczuć bezpieczeństwo, wyjść z harmideru codziennego, to wtedy bierzemy dwa kamertony Ziemi w cyklu rocznym i wzbudzamy je i przystawiamy przed uszami, intonując ten dźwięk. I to jest bardzo prosta, nie wymagająca żadnych specjalnych tutaj uzdolnień metoda, bo każdy umie buczeć zgodnie z dźwiękiem Ziemi, czyli 136,1. Ja tutaj chcę zobaczyć, które ja mam pod ręką. Dobrze, mam ziemię pod ręką, jedną i drugą, czyli dwa takie same kamertony, o nie, ziemię dobową wybrałam, a to jest do czego innego. No zresztą ziemia dobowa to jest dopiero potencjał, ale jeszcze będę o tym mówić. Dobra, mamy ziemię roczną, gdzieś mi wywędrowała druga ziemia roczna. Mamy ziemię roczną i teraz drugi kamerton ma być taki sam i my po prostu uruchamiamy ten dźwięk. Dźwięk brzmi... Tak, słyszysz ten dźwięk? I go intonujemy. I wydawałoby się, że to takie proste, ale na początku u większości osób to nie wychodzi z racji tego, że głos trzeba troszkę rozruszać, żeby on przestał skrzypieć. No oczywiście nie mówię tutaj o zawodowcach, czyli piosenkarzach, ludzi, którzy używają głosu do śpiewu. Mówię o większości z nas, którzy po prostu tylko i wyłącznie mówią i nie śpiewają.
I teraz, jeżeli wejdziesz w nawyk używania swojego głosu do tego, żeby intonować przy tym dźwięku, to zobaczysz, że to jest najszybsza i najbardziej skuteczna metoda do wstępnej harmonizacji. Po prostu dwa kamertony, ziemia roczna, czyli w cyklu rocznym. Proszę bardzo, najlepiej zamknąć oczy, bo wtedy człowiek się nie rozprasza, i intonowanie tego dźwięku. Zapytasz, ile czasu? Ile czasu? Parę minut. Oczywiście każdy będzie miał inny stopień skupienia, każdy będzie miał inne w ogóle podejście do tego typu czynności, ale zacznij od nawet 2-3 wzbudzeń i zobacz, co się dzieje. Bo trzeba by było być totalnie nic nie czującym, żeby po tych 3 wzbudzeniach, czyli wzbudzamy, czyli aktywujemy dźwięk i buczymy, żeby nic nie czuć, jest to po prostu niemożliwe. Chyba że jest osoba, która generalnie ma problemy z czuciem czegokolwiek, bo takie postaci też bywają. Tak? Natomiast niezależnie od tego, czy ty już na dziś odczuwasz tą błogość, która do ciebie jakby napływa, tak? Czy też nie, to i tak ciało to słyszy. Ciało słyszy, ono się stroi. Bo tak naprawdę najlepszą metodą na wyjście z impasu zarówno emocjonalnego, życiowego, jak i problemów zdrowotnych, wszystkich problemów zdrowotnych, to jest właśnie dźwięk. Bo nastrojenie dźwiękiem to jest tak samo jak nastrojenie instrumentu. Dokładnie tak samo. To jest to, czego nam potrzeba. I słońce natomiast daje nam poczucie w interwale, czyli razem zastosowane z ziemią. Słońce jest takim interwałem bardzo dynamicznym, który pobudza nas do działania, który wzmacnia naszą przedsiębiorczość, ducha przedsiębiorczości, wzmacnia yang, czyli siłę do działania, czyli ten ogień życia. I jeżeli się stosuje w odpowiednie punkty te dwa kamertony, szczególnie na głowie, a ja w następnym filmiku jeszcze to pokażę dokładnie jak, bo dzisiaj chciałam się skupić na zatkanym nosie, to my po prostu wyprowadzamy siebie ze stanu zmulenia totalnego. A nie ukrywajmy, że każdy z nas zna ten stan takiego zamulenia, niechcenia i w związku z tym brak klarowności myśli, prawda? To jest chyba każdy z nas tego typu stanów doświadczał lub doświadcza. I teraz wątek z tym nosem, bo akurat miałam styczność z kimś, kto borykał się z zatkanym nosem, a jak wiadomo, medycyna nam nie oferuje w tym względzie absolutnie nic, poza kroplami do nosa. Chciałam tylko tutaj zwrócić uwagę, że krople do nosa nie leczą, a wręcz szkodzą. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy zatkany nos, to jest obrzęk śluzówki w nosie, w drogach, w nozdrzach. Jeżeli my zastosujemy krople typu ksylometazolin, wszystkie, które powodują, że drożność powraca, oczywiście to jest czasowe, to co my robimy? Obkurczamy naczynia krwionośne, zmniejsza się obrzęk, ale automatycznym w tym mechanizmie jest zmniejszenie ukrwienia śluzówki. Jeżeli powtarzamy to na okrągło, jak tylko wraca zatkany nos, to znowu krople, dochodzi do martwicy śluzówki nosa. No i oczywiście dalsze konsekwencje. Chciałam tylko zaznaczyć, że usuwanie polipów, bo to też często występuje takie schorzenie, to nie jest naprawdę rozwiązanie, bo polipy odrastają, czyli śluzówka nosa, taka wyskrobana, odrasta i jeżeli jest to znowu powtarzane, to tak naprawdę w większości przypadków kończy się to ciężką astmą. Więc ja tutaj na wstępie to powiem, bo z mojego doświadczenia takie mam obserwacje, więc dlaczego się nie podzielić. Natomiast z czym tutaj przychodzę odnośnie kataru?
odnośnie generalnie najważniejsze zatkanego nosa. Mianowicie bierzesz dwa kamertony, ziemię, czyli dwa takie same, no więc dlatego jest ta para potrzebna. W wielu przypadkach stosujemy dwa takie same dźwięki i przykładamy tutaj. Tutaj jest punkt jelito grube 20 i to po drugiej stronie ten sam punkt. Jeżeli stosujemy symetrycznie, to takie same dźwięki, proszę bardzo, generujemy ten dźwięk, przystawiamy i udrażniamy nos. Nie ma lepszej, skuteczniejszej metody. Ja już teraz raz tylko zrobiłam i już czuję, że tak jakby świeży powiew. I drugi punkt, tak zwany bitong, punkt dodatkowy, w połowie nosa, tu się, gdy się kończy kostna struktura, zaczyna się chrząstka, tutaj jest zagłębienie i to samo po drugiej stronie. I dokładnie tak samo. Jeżeli my to zrobimy kilka razy, dwa razy, to już odczujesz wyraźną ulgę. Bardzo często dzieci nie mogą zasnąć, bo mają zatkane nosy i płaczą. Jeżeli zastosujemy tą metodę u dziecka, ono natychmiast zaśnie. I jeszcze drugi punkt, który równocześnie bym też jakby zaopatrzyła w dźwięk, to jest, jak już zrobisz to, co powiedziałam, to jeszcze zrób taki myk, że jedną ręką tutaj ten punkt, a drugą ręką tutaj punkt JG4, czyli jelito grube 4. Jelito grube 4, tu jest kość śródręcza, druga kość śródręcza, czyli to jest palec wskazujący. I teraz w połowie, o, to jest kość śródręcza. I w połowie tej kości śródręcza tutaj jest punkt jelito grube 4, proszę bardzo, tutaj. Zresztą czuje się zagłębienie, tak? I to jest punkt tego samego meridianu, na tym samym meridianie, który jest tutaj. I wtedy bierzemy już słońce i ziemię, robimy interwał dynamiczny i robimy sobie komuś łatwiej, no bo wtedy nie musimy tutaj się gimnastykować, ale sobie robimy także. Tutaj przystawiamy i tu przystawiamy. Tak? Uderzamy, aktywujemy te kamertony. I tu przystawiamy, i tu. Tak? 2-3 wzbudzenia. I tak samo po drugiej stronie, czyli tu i tu. Bardzo skuteczna metoda. Ja nie twierdzę, że to załatwi wszystkie katary, bo katar to jest dużo jakby bardziej rozległy temat. Katar wynika z tak zwanego zaśluzowania organizmu, a więc potrzebuje odśluzowania. Bardzo często zaśluzowanie ma miejsce w przypadku diety zaśluzowującej, czyli spożywania mącznych produktów, wieprzowiny, która bardzo zaśluzowuje. To jest chyba jeden z najbardziej zaśluzowujących produktów pokarmowych. Cóż jeszcze? Słodycze, cukry proste, produkty nabiałowe, czyli produkty mleczne, no i mączne. I jeżeli ktoś zajada się tego typu jedzeniem, to jeżeli ma skłonność, jakąś skłonność do gromadzenia śluzu, bo to nie jest reguła, prawda? Są ludzie, którzy bardzo źle jedzą i wcale nie mają kataru, ale mają inne problemy. Natomiast bardzo często jest to zbieżne właśnie ze sposobem jedzenia. Często u dzieci są niekończące się katary. Dlaczego? No bo one nie jedzą właściwie. Czyli to jedzenie jest bardzo, bardzo istotne, ale czasem bywa tak, że osoba w miarę dobrze je, natomiast ma chroniczne zapalenia zatok. Tak więc bierzmy pod uwagę też takie skłonności konstytucyjne, że jakby nie ma remedium natychmiastowego dla wszystkich i na wszystko. Dlatego ja jestem zwolenniczką tego, żeby mieć jakby w zanadrzu różne metody,
i posiłkować się nimi w ramach swoich umiejętności, prostych umiejętności. Bo szczerze mówiąc, jest bardzo wiele sytuacji zaburzeń zdrowotnych, które mogą być zaopatrzone przez samego zainteresowanego. Ale ponieważ my nie jesteśmy w ten sposób przygotowani na życie, że mamy znać swoje ciało i mamy wiedzieć, jak się nim obsłużyć, jak wokół niego chodzić, tylko mamy oddać w czyjeś inne ręce, to z tego wynika nasza bezradność w zupełnie prostych sytuacjach. Także ten katar i tak przechodzi, taki katar infekcyjny, że tak powiem, czy jakiś alergiczny. Natomiast zamiast szprycować się lekami, które są oferowane, właśnie obkurczające, czy jakieś antyhistaminowe, antyalergiczne, bo to jest niestety, ale prowadzi do dużego uszkodzenia i stagnacji wątroby, więc nie byłabym tutaj taka hej do przodu, jeżeli chodzi o stosowanie leków antyhistaminowych, a one są popularne bardzo, a jak one nie działają, to wchodzi się ze sterydami. No i tutaj też czerwona lampa powinna się zaświecić. Także dużo bym mogła mówić na te tematy, ale tak jak mówię, ja się koncentruję na kamertonach, na tym, jak sobie pomóc. I jeszcze chciałam przy okazji tego dzisiejszego spotkania odpowiedzieć na jedno pytanie, mianowicie, czy trzeba mi cały zestaw planetarny, bo takie pytanie było w przestrzeni, a ponieważ ja często bardzo mówię, że zestaw podstawowy bardzo dużo załatwia i jest on wygodny do przemieszczania się, bo możesz go zawsze zabrać na wakacje, do torebki i to nie jest kłopotliwe narzędzie, bo przekroczysz z tym granicę i nikt ci nie będzie robił problemów. Natomiast jeżeli mamy możliwość, no mamy możliwość szarpnięcia się, że tak powiem, bo to jest już, no już większy koszt na te 15 sztuk, czyli cały komplet, to możemy stroić siebie we wszystkich przypadłościach bardzo, bardzo skutecznie. I ja wiem, że jakiekolwiek mam dolegliwości, czy ktoś z bliskich i ludzi, z którymi się stykam, ma jakikolwiek problem z jakiejkolwiek dziedziny, to wiem, po które kamertony sięgnąć i które punkty zastosować. I to jest po prostu mega, bo kamertony planetarne to jest tak zwany makrowzorzec, który wprowadzony do mikrociała, czyli do ciała ludzkiego, makrowzorzec planetarny, wprowadzony na skalę mikro czy mini, czyli do ciała ludzkiego, przywraca harmonię pierwotną, tą matrycową, macierzową, czyli jest to jakby klucz do naszego zdrowia, a więc można by było dalej powiedzieć, do naszego zablokowanego DNA i można oczywiście bardzo wiele innych tutaj jeszcze przytaczać wartości i znaczenia tym dźwiękom. My nie musimy szukać dalej niż dźwięki planetarne, bo dźwięki planetarne to są te dźwięki, które mamy przywrócić w naszych ciałach, w naszym ciele, nie żadne inne, nie żadne skale muzyczne. Dźwięki planetarne nie są żadną skalą, nie spełniają żadnego kryterium, a więc kryterium muzycznego. Tak więc bardzo zachęcam, bo nieraz jakby przeprowadziły mnie przez stan impasu i bardzo często doświadczałam ulgi w chwili, gdy byłam w stanie zdenerwowania, gdy emocjonalnie coś było nie tak. No krótko mówiąc, jesteśmy istotami emocjonalnymi. Jeżeli mamy swój wodopój, no coś w tym rodzaju. Krótko mówiąc, niektórzy mają swoje święte miejsca i swoje kościoły, a ja mam swoje kamertony. I to jest to, co przynosi nam harmonię. Powiem Wam ciekawostkę, że dźwięk Ziemi w cyklu rocznym, czyli OM, to jest dźwięk, w oparciu o który wybrzmiewają wszystkie modlitwy kościelne,
meczetowe i być może też żydowskie, ale o tym nic nie wiem. Więc dlaczego ludzie się tak dobrze czują w związku z modlitwami? Ponieważ wytwarzają dźwięk om, oczywiście będąc w jakimś wierzeniu, w jakimś algorytmie myślowym. I teraz, jeżeli czują się dobrze, to często przypisują to dobre samopoczucie rozmowie z Panem Bogiem i aniołami i całą resztą historii. Nieważne, jak to nazwiemy, ale dźwięk jest jedyną, absolutnie jedyną metodą na uzdrowienie człowieka, na doprowadzenie do jego stanu harmonii, na przywrócenie jego potencjału w mniejszym lub większym zakresie, bo tak jak mówię, my możemy stosować dźwięki u jednej osoby, one spowodują dramatyczną, pozytywną zmianę, u innych będzie to proces dłuższy i mniej znamienny, mniej zauważalny, bo jakby każda istota jest zupełnie inna. I to jest zrozumiałe, tak? No, tak jak z odchudzaniem. A propos odchudzania, to też nagram filmik, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja w młodości mojej cierpiałam nieustannie na nadwagę. No, nazywałam siebie samą wielorybem, chociaż może nie było aż tak dramatycznie. No i wtedy nie wiedziałam podstawowej rzeczy, co zrobić, żeby schudnąć. Teraz to wiem. No ale to już będzie następny filmik. A tymczasem jeszcze tylko chciałam zaprosić serdecznie na profesjonalny kurs dźwiękopunktury, na którym możesz się dowiedzieć więcej i szerzej, ale zaznaczam, to jest kurs bardzo dokładny, detaliczny, czyli taki dla terapeutów. Jeżeli ciekawi Cię cała ta metodologia i takie podejście ze zrozumieniem, nie tylko na zasadzie książki kucharskiej, gdzie przystawić kamerton, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Wejdź na stronę lifetune.pl. Ja poza tym jeszcze robię sesje dźwiękowe, harmoniczne, grupowe i indywidualne, więc jeżeli zechcesz skorzystać, to bardzo proszę. Jeszcze z tych opowieści parafialnych, jak to się mówi, tak, zapowiedzi parafialnych. Bardzo dziękuję Wam za wypełnienie ankiety, jakie tematy by Was interesowały w odniesieniu do kamertonów. To mi bardzo pomaga, bo ja w tej chwili jestem na etapie tworzenia właśnie takich mini kursów, które będą dostępne, myślę, że na każdą kieszeń, w odniesieniu do różnego rodzaju schorzeń, trochę na zasadzie książki kucharskiej, natomiast ten, kto chce wiedzieć więcej, nie tylko właśnie co zrobić w tym przypadku albo w tym, ale znać te mechanizmy, po prostu mieć tę wiedzę, no to wtedy już profesjonalna dźwiękopunktura tutaj się kłania i zapraszam. Również bardzo dziękuję wszystkim osobom, które doceniły moją twórczość muzyczną, która znajduje się w przestrzeni różnych, na przestrzeni różnych platform. Na Bandcamp jest taka możliwość, żeby kupić utwór i wesprzeć artystę, co bardzo, bardzo doceniam, co dodaje mi naprawdę jakby więcej chęci do działania. Wiadomo, że żyjemy w przestrzeni materii i ta materia popycha twórczość i daje możliwość kreacji dalszej. Także wszystkiego dobrego, dobrej nocy, bo już jest wieczór u mnie. Do następnego razu, tak jak powiedziałam, ciekawe tematy będą się wyłaniać i takie dostępne dla każdego. Dzięki.